właśnie ugotowałam jajka. Będę robić sałatkę jajeczną, więc wrzuciłam do zimnej wody z lodem. Tą wodę zawsze zostawiam, wiecie co? Moja mama mi mówiła, żeby nie wylewać wody po gotowaniu jajek, tylko poczekać aż ostygnie i podlać nią kwiaty, bo ma strasznie dużo wapnia przez te właśnie skorupki. Zrobiłam też gar herbaty. Jeszcze mam tu resztkę miodku. O, takiego. To jest mój kok, dzień dobry. Właśnie uświadomiłam sobie, że potrzebuję ogórków kiszonych, więc idę do garażu po zapasy. Zabieram was ze sobą. I mój garażowy luk. Arku, dlaczego na mojej drodze stoi kosiarka ręczna? Mam nadzieję, że ich nie zepsuję. Gdzie nasze ogóreczki? Czyżby już nie było? O nie, nie mówcie. Jakieś pomidory jeszcze są. Jakaś lampa, to nie tutaj. Słoiki, ore, te są już. Są, na góry są. Wezmę dwa słoiki. Żeby nie było. Dobra. Z kiedy one są? Z 20. Czyli te dobre. 2 lata mają, ale mówię wam, są tak pyszne, Darka, ogórki. W zeszłym roku nie robił, ale w tym roku go zagonię. Naprawdę, bo już tam się kończą. Ojej, otworzyłam. Co? Muszę sprawdzić, czy się nadaje. Ale dobre. Niestety nie mam musztardy i sałatki. No ale nic. Mam tylko taką musztardę, wiecie, z miodem, a taka to nie bardzo pasuje. Tylko bo ja mogę latać. Aha, super. Mamy taką krajelnicę do jajek, ona jest z Chibo, chyba? Tak, po prostu go. Teraz słuchajcie, jeszcze majonez, jogurt, co tam dodajecie, sos tatarski. Ja bym dodała jeszcze musztardę, ale no niestety nie mam. A i sól. W międzyczasie tostuję bułki stare. Stare, nie stare, wiecie, 2 dni mają. No i słuchajcie, tak to wygląda. Tościki Lala już zajada. Kupiliśmy ostatnio w Biedrze to, z tej serii, to dla Darki, dla małej, z tej serii Nature, a w Lidlu jest taka sama seria Pure i też dobre składy, więc jak was interesuje, ten szynka właśnie z tym składem, no i herbatka, także piękny dzień, zaczynamy. Cześć. Posprzątane po śniadaniu. Nie mam teraz żadnych, kompletnie żadnych planów. Ale pewnie zrobię opis boksa i złożę vloga i dodam fotę na Insta. Jak nie ma się planów, to trzeba je zrobić. Słuchajcie, nie leżeć z dupą. Chociaż jak ktoś pracuje ciężko cały dzień, to może i z tyłkiem do góry leżeć, nie? Wiecie, jak to jest. Ale ja się zabieram do roboty. Czy patrzę kosmą psy? A pokażesz mi, jaką skrajnową dostałaś? Ładna jest. No leci! Ona lata! Leci na misję.
prosty deser. Pudding. Malinowa, akurat to zrobiona z waniliowym mlekiem. Mam trochę owoców. Z wczoraj. I mam taką fajną rzecz, słuchajcie. Kupiłam to w TK Maxie. Takie łyżeczki. Dodam do tego. Co odwrotnie założyłaś? Wiecie, za położę obok, zobaczymy. Nie, tu nie ma kawy, to jest deser. No deser, kochanie. No, z jagódkami. Co powiesz na to? Mam nowe łyżki, wiecie? Czekoladowe? Czekoladowa łyżka! Mówiłam, Lala zobaczyła. Rozstapia się. Smakujecie? Ja oglądałem Maria Budowlańca na YouTubie. Nie Maria Budowlańca, też pana brukarza. Ej, to łyżko da się jeść. Mhm, on się już topę. Naprawiam karotę. Tak, Darko mi tam z tyłu naprawia, dokręca. Słyszałem, że jestem twoim utrzymankiem. Słuchajcie, pojawił się komentarz, który brzmiał, jak to jest być... Że to jest nowa moda teraz. Tak, nowa moda, że facet jest utrzymankiem. Więc tak? Fajnie, że po tylu latach małżeństwa... A ile mi płacisz miesięcznie wtedy? No właśnie o to chodzi. To ty musisz powiedzieć, czy tobie się to opłaca? W sumie nie opłaca mi się to w ogóle, bo mi nic nie płacisz. Ale fajnie by było dostawać taką wypłatkę. Fajnie by było utrzymać. Nie wiem jak to jest. Nigdy nie byłem w życiu utrzymankiem. W ogóle nigdy nie dostawałem pieniędzy od rodziców. W ogóle od dziecka. No. Więc nie wiem jak to jest po prostu być utrzymankiem kogokolwiek. No. Nie wiem, no a ty ja... wiesz? Też nie ja też nie wiem, nigdy nie byłam utrzymanką. No, nawet nigdy nie wypłacałam nikomu pensji, ale wiem, że niektórzy tutaj w komentarzach wiedzą lepiej niż my. Także super. Jak tam krzesło? Fajnie by było być utrzymankiem. Myślę, że koniec końców fajnie. Bym sobie chodził na zakup, to nic nie robił. Upsi, upsi? Upsi, upsi. Patrzcie w ogóle na ten rysunek. Nie masz tutaj te... Widzieliście ten rysunek? Co jest glamour? A, bo to pokazałaś wczoraj na Instagramie. Co za rysunek dostałaś? Dostałam od córy i... Ludzika! No i powiedziała, a z tyłu dałam kwiaty, bo wiem, że lubisz kwiaty. Cute. Muszę podpisać, kiedy było zrobione, ile miała lat. To słodkie. Takie głowonogi teraz rysuję, to jest tak słodkie. A jeszcze miałam taki jeden fajny komentarz, zaraz ci pokażę. Czy nie masz czasem poczucia winy, że uczestniczysz w nakręcaniu jałowego konsumpcjonizmu? Bardzo ciekawy dobór słów. Te wszystkie ubrania z mierzymy, które zwracasz, z większości trafiają pewnie do spalarni. Pewnie, znowu ale nie wiemy. Pracuję w takim miejscu, codziennie palą tony nowych ubrań, zwróconych z zakupów online. Dobre produkty, które producenci nie spodobały się, naklejka była w niej literówka. Ale tu ja się z tym nie zgodzę, bo te ubrania z literówkami to nie trafiają ze sklepów czy ze zwrotów online. Producent popełnia błąd w produkcji i one idą do utylizacji, wtedy są wliczane w stratę, więc... Tak, no wtedy są palone i tak dalej, ale to nie są te rzeczy ze zwrotów koniecznie. Zwrotów. Wiecie co, jeżeli chodzi o zwroty, to ja wiem, że zwroty na przykład z Zary trafiają później ponownie do sprzedaży, ponieważ często jak kupujemy jakąś rzecz, widzimy jakiś ślad, a to od podkładu widać taki chociażby maleńkie przetarcie tutaj na dekolcie, wtedy wiemy, że to było już mierzone. Mi to nie przeszkadza, bo to się wypierze i tak i spoko. Także HM Zara nieraz mi się zdarzało, ale tak samo Zalando. No to jest przecież nie nasza wina, że te produkty trafiają do spalarni. To jak mamy mieć na to wpływ? Myślę, to jest, tutaj powinniśmy wywierać wpływ tak naprawdę na producentów odzieży, żeby etycznie się zachowywali, a ja uważam, że moje zachowanie jest jak najbardziej etyczne. Wiecie dlaczego? To nie jest nakręcanie konsumpcjonizmu. Ja wam, pokazując ubrania, które w większości nie pasują, leżą źle, są ze złych materiałów, bo ja pokazuję w większości sieciowe, pokazuję wam jak leżą na mnie i możecie zobaczyć mnie w porównaniu z modelką, ocenić jak to będzie na was wyglądać w porównaniu z modelką. A oszczędzić sobie czasu i kasy i... Dokładnie, więc ja powiem wam szczerze, że ja najczęściej takie dostaję komentarze, że jesteście mi wdzięczne, że tego nie kupicie i większości tych rzeczy nie kupicie, nie zwrócicie na nie uwagi. Bo coś super wygląda często, ja nawet jak kupuję to super wygląda na ten, jako zwykły konsument, super wygląda wiesz, na modelu. Na modelu, na Zalando, gdzieś tam jasne. Jak to ja mówię, oh no. Oh no. No właśnie, te lampki są do naprawy. A mógłbyś mi w ogóle powiesić te płaszcze, bo nie sięgam, tam Darek mi zawsze wiesz. Także taka pogadanka, no także utrzymanku mój kochany.
No, że na same, jesteś, zmę- tak jesteś zmęczony odpoczywaniem. Jestem zmęczony bycie utrzymankiem. To jest w ogóle hicior. Słuchajcie, serdecznie wam polecam nowy post u instagramerki Kisiel. Po prostu uwielbiam ją, Kisiel. Właśnie ona opowiada, że skończyły się czasy, że musisz być taka wyższa, niższa od partnera, drobniejsza, większa. Partner musi cię nosić, partner musi zarabiać, partner musi być starszy. Że to już nie te czasy, że to jest pokazywane w serialach, ale życie tak nie wygląda. A kochanie. Widzisz, a wcześniej ludzie tak robili, nie? W sensie partner był młodszy o coś i był strasznie hejtowany przez to, no, nie? W społeczeństwie. Tak, oczywiście, oczywiście. To jest właśnie głupie. A teraz nawet ludzie się o tym nie przyznają, albo nawet o tym nie mówią. Specjalnie po to, żeby nie być szykanowani. Czyli dalej są szykanowani. Ja myślę, że tak. Szczególnie na wsiach. O, tam są stare takie po prostu... Zasady niepisane. I wiesz. Dajcie znać, czy jesteście w nietypowych, niestandardowych związkach, czy nie. I czy jesteście akceptowani przez swoich teściów, przez rodziców, czy wasze związki są akceptowane. Pomyśl sobie, ile jest związków z obcokrajowcem. To jest inny temat. Inna religia, inna kultura. To już jest w ogóle inny temat. Słuchajcie, osobiście znałam takie przypadki, gdzie były takie związki nieakceptowane, nie był wpuszczany, powiedzmy, obcokrajowiec do rodziny. Także piszcie w komentarzach, czy u was tak jest, czy było nieakceptowane, czy był nieakceptowany związek. Jestem bardzo ciekawa. Weź kamerę, bo mnie już ręka boli. Co to w ogóle jest za krąg zrobiony? Krąg przyjaciół? Inny krąg przyjaciół. Przyszło sushi. Tak, zamówiliśmy dzisiaj sushi na obiad, jako że niedziela. Niedziela, wiesz, rosół musi być, zupa miso. Rosół musi być, więc u nas sushi. Schabowe to krewetki w tempurze. Tak, to taki nasze rytuały.